W lutym Zarząd Województwa Mazowieckiego i Polskie Linie Kolejowe podpisały list intencyjny dotyczący programu polepszenia przewozów. Wspomniano w nim także o linii Wieliszew-Zegrze. Będąc od dawna za jej rewitalizacją, podczas konwentu w Jabłonnie starosta zachęcał kolegów do działania. Wiarygodny przeciek z Urzędu Marszałkowskiego sugeruje, że może ono zaowocować sukcesem. Jeśli dogadamy się z przewoźnikiem, zawrzemy czwórstronne porozumienie, samorządy, przewoźnik, PKP, PLK, marszałek, w którym określimy, kto za co odpowiada w tym procesie, to oni uruchomią te pieniądze. W myśl zasady kto pierwszy, ten lepszy, wskazany jest więc pośpiech, bo na wszystkie zadania przewidziano niespełna 150 milionów złotych, a w tej branży taka kwota nie powala. Pocieszające jest to, że są widoki na jej zwiększenie. Podejrzewam, że również wpływy z City Speed będą coraz większe, szczególnie że się kończy kryzys i będziemy mieli coraz więcej pieniędzy na różnego rodzaju inwestycje. Jeżeli nie w tej perspektywie budżetowej, to w następnej. Na pewno trzeba zacząć teraz, na samym początku kadencji. Jeśli chodzi o Zarząd Transportu Miejskiego, on przedłużenie linii Wieliszewskiej do Zegrza popiera, ale jest pewien kłopot. ZTM najchętniej zawierałby umowy z gminami, na terenie których znajdują się stacje. Tymczasem wiadomo, że z nowych połączeń skorzystają nie tylko okoliczni mieszkańcy. Myślę, że jeśli chodzi o beneficjentów przedłużenia tego linii, to są to co najmniej trzy gminy i jeden powiat legionowski. I że w gronie tych partnerów Serocka, Nieporętu, Wieliszewa powinniśmy porozmawiać o partycypacji finansowej. Takie rozmowy rzadko bywają łatwe. Obecnie gmina Wieliszew płaci za swoją linię ponad 600 tysięcy złotych rocznie. Przedłużenie jej do Zegrza to dodatkowy 1 200 000. I to zaledwie przy kilkunastu kursach na dobę. Przy coraz bardziej zatłoczonych drogach transport szynowy wydaje się jednak rozwiązaniem, na które warto stawiać. Jeśli nie pójdziemy do ZTM-u z gotowością podjęcia konkretnych rozmów o przedłużeniu tej linii, to projekt nie ruszy, to PKP PLK nie wystąpi o środki na projekt, nie zrobi projektu i nie będzie czekał na realizację. Znając tutaj tempo pracy kolei, jeśli dzisiaj by się do tego wzięli, to jest szansa, że za 4 lata to będzie gotowe, ale jeśli odłożymy to jeszcze o kilka miesięcy, o rok, to na pewno tego w tej kadencji nie skończą. Ze stołecznej perspektywy szanse na wznowienie połączeń do Zegrza wyglądają obiecująco. Myślę, że są duże, szczególnie ze względu takiego, że powiaty okołowarszawskie, ta aglomeracja warszawska nie jest i nie była dopieszczana przez dwie kadencje. Więc moim zdaniem przy tak ogromnych funduszach z Unii Europejskiej i takich priorytetach, jakim jest między innymi kolejnictwo, jest duża szansa na realizację takiego projektu. Samorządowcom pozostaje więc zakończyć snucie planów i rozpocząć ich realizację, z nadzieją, że do celu dojadą prosto jak po szynach.